Na co dzień najczęściej konsumowanymi napojami jest oczywiście kawa i herbata, ale pytanie, czy warto swój codzienny jadłospis rozszerzyć o inne opcje, które dodatkowo podniosą wartości zdrowotne, podniosą naszą jakość żywienia. I dzisiaj chciałabym omówić napary, które będą stanowiły ciekawą alternatywę jako dodatek do codziennie spożywanych potraw. I na pierwszy rzut chciałabym powiedzieć o maczy. Macza to nic innego jak rodzaj zielonej herbaty, a dokładniej rzecz ujmując, sproszkowana zielona japońska herbata z odmiany tęcza. I co ciekawe, też matcha jest taką charakterystyczną dosyć herbatą, ponieważ odznacza się unikatowym, mocnym aromatem. A to wszystko dzięki zawartości bioaktywnej L-teaniny, która jest substancją o działaniu uspokajającym, relaksującym, podnoszącym też jakość snu. W herbacie matcha występuje też w dużej ilości chlorofil, który poniekąd odpowiada też za barwę herbaty matcha. Ponadto w matchy znajdziemy nawet dwukrotnie większą ilość kofeiny, aniżeli w standardowej zielonej herbacie. I połączenie L-teaniny, wcześniej przeze mnie wymienionej, właśnie z kofeiną, podnosi takie zdolności do koncentracji naszego organizmu, zwiększa naszą czujność oraz wydajność, tym samym łagodząc negatywne objawy stresu. Matcha, podobnie też jak standardowa zielona herbata, to niezwykle cenne źródło antyoksydantów i nawet 30% masy takiej suchej herbaty matcha stanowią antyoksydanty. Najważniejsze antyoksydanty występujące w matchy to katechiny i tutaj szczególnie zwróciłabym uwagę na galusan epigalokatechiny. Najbardziej aktywna postać katechiny, właśnie zielonej herbaty i występująca w niej w największych ilościach i też oczywiście w matchy. Co ciekawe, właśnie EGCG z matchy nawet ma większą siłę do usuwania szkodliwych wolnych rodników niż standardowa witamina C. Matcha to też jedno z bardziej obfitych źródeł rutyny. A jak wiemy, rutyna w połączeniu z witaminą C ochrania i wzmacnia naczynia krwionośne, ale także zapobiega rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego. I w takim powszechnym rozumieniu często uważa się, że rutyna występuje w znaczących ilościach w gryce. Ale jak się okazuje, istnieją pokarmy i produkty bardziej obfitujące w rutynę, aniżeli gryka. I dla przykładu to właśnie herbata matcha stanowi takie obfite źródło rutyny. Przykładowo w 100 gramach gryki występuje około 62 mg rutyny, a w litrze herbaty matcha aż 1968 mg. Warto pić herbatę matcha, ponieważ wpływa korzystnie na nasze funkcje poznawcze. Między innymi poprawia pamięć, spowalnia również procesy starzenia się ustroju. Dodatkowo też zwiększa insulinowrażliwość, co jest bardzo ważne, jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego. Herbata matcha to też działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwwirusowe i też obserwuje się pewne zdolności przeciwnowotworowe, w szczególności w kontekście raka jelita grubego. No może się pojawić pytanie, dlaczego tak dużo takich korzystnych walorów herbaty matcha, przecież znamy standardową zieloną herbatę, to dlaczego po prostu nie wykorzystywać takich standardowych naparów z zielonej herbaty, z liści? No mianowicie, jak się okazuje, taki proces mielenia, a nawet sproszkowania, który ma miejsce w przypadku produkowania herbaty matcha, wpływa na zdecydowanie większą aktywność antyoksydantów i z tego też wynikają walory zdrowotne herbaty matcha. Kolejny ciekawy napar, o którym chciałabym opowiedzieć, to napar z liści pokrzywy. I co prawda pokrzywa znana jest w medycynie ludowej i tradycyjnej już wiele, wiele lat, ale nie zawsze pamiętamy o tym, żeby taki napar spożywać na co dzień. Zapominamy o unikatowych właściwościach czasami najprostszych naparów, które na co dzień możemy przyrządzić. Mianowicie w kontekście fitoterapii, jeżeli chodzi o pokrzywę, wykorzystywany jest zarówno korzeń, jak i liście, a dzisiaj głównie z uwagi na fakt omawiania zalecanych naparów, będę mówiła o walorach naparu z liści pokrzywy, ale pamiętajmy o tym, że korzeń pokrzywy również prezentuje ciekawe właściwości. Mianowicie korzeń pokrzywy jest z powodzeniem wykorzystywany w terapii przerostu gruczołu krokowego u mężczyzn, ponieważ, jak się okazuje, substancje zawarte w korzeniu pokrzywy mogą zmniejszać zdolność wiązania epidermalnego czynnika wzrostu do jego receptora właśnie w komórkach prostaty, a tym samym zmniejszać ryzyko jego przerostu. Ale jak wspomniałam na początku, będę mówiła głównie o naparze z liści pokrzywy. I dlaczego właśnie taki napar z liści pokrzywy warto wypijać? Mianowicie ma delikatne działanie moczopędne, co też może być pomocne na co dzień u osób, które mają takie subiektywne odczucie puchnięcia. Ponadto też napar z pokrzywy wykazuje słabe działanie przeciwkrwotoczne, ponieważ nasila syntezę czynnika krzepnięcia protrombiny. Jeżeli chodzi o właściwości naparu z pokrzywy, to też warto, żebyś
sięgnęły po niego osoby, które mają problem z niedokrwistością, no bo jak się okazuje, regularne picie naparów z pokrzywy zwiększa ilość hemoglobiny oraz liczbę krwinek czerwonych. I też osoby, które borykają się z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, mogą skorzystać na piciu naparów z pokrzywy, ponieważ pokrzywa wykazuje łagodne działanie hipotensyjne, czyli obniża ciśnienie tętnicze krwi. Kolejny napar, o którego właściwościach chciałabym opowiedzieć, pochodzi z rośliny, którą pewnie Państwo mniej znają, ale myślę, że dzisiejszy odcinek jest idealną okazją do powiedzenia o właściwościach zdrowotnych naparów z tulsi. Mianowicie tulsi to nic innego jak bazylia święta i w sumie znana już jest od tysięcy lat w medycynie ajurwedyjskiej. A patrząc na współczesne doniesienia, tulsi znana jest głównie jako swego rodzaju adaptogen, czyli substancja, która dopasowuje się swoim działaniem do potrzeb organizmu. I w tym kontekście tulsi łagodzi stres oraz ułatwia wprowadzenie organizmu w taki stan równowagi wewnętrznej, czyli doprowadzenie do stanu homeostazy. Dlaczego na co dzień warto spożywać napary z liści tulsi? Mianowicie badania naukowe potwierdzają szereg korzystnych właściwości zdrowotnych tulsi. A mianowicie jakie to jest działanie? Między innymi działanie metaboliczne, działanie immunomodulujące, działanie przeciwnowotworowe, działanie przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne, przeciwzapalne, też tak zwane działanie hepatoprotekcyjne, czyli ochraniające komórki wątrobowe, również zmniejszenie szkodliwego oddziaływania promieniowania i pewne właściwości przeciwcukrzycowe. Wachlarz właściwości jest bardzo szeroki. A z czego to wynika? No mianowicie, jak się okazuje, właśnie liście tulsi, zarówno świeże, jak i suszone, mają szereg substancji bioaktywnych, takich jak na przykład eugenol, beta-kariofilen czy kwas rozmarynowy oraz wiele, wiele więcej. I też jak pokazują badania, w szczególności z udziałem ludzi, bo takie mają największe znaczenie w kontekście takiego praktycznego zastosowania, to tulsi może właśnie wpływać na naszą odporność. Mianowicie pobudza produkcję tak zwanych komórek NK, natural killers, czyli takich substancji komórek, które zwalczają czynniki szkodliwe, na które narażony jest nasz organizm. Ponadto też wzmagają produkcję limfocytów helperowych. I też wykazano, że takie tulsi stanowi idealną ochronę przeciw infekcjom bakteryjnym. Ponadto też regularne wypijanie w modelach takich ludzkich, właśnie tulsi, pokazuje mieć pewne efekty na układ nerwowy, mianowicie zmniejsza subiektywne odczucie zmęczenia, poprawia koncentrację, pamięć krótkotrwałą oraz no, takie ogólne zdolności poznawcze. No jak się okazuje, tulsi potrafi nawet o 31-39% zmniejszyć symptomy związane ze stresem u pacjentów psychosomatycznych. Kolejny cenny napar, o którym chciałabym opowiedzieć, pochodzi z rośliny, którą pewnie większość z Państwa zna i kojarzy i może nawet stosuje na co dzień, a jeżeli nie, to chciałabym przypomnieć i zachęcić do wykorzystania w takiej regularnej rutynie dnia codziennego. A mianowicie o co chodzi? Chodzi o napar z kurkumy. Mianowicie kurkuma to nic innego jak kłącze rośliny z rodziny imbirowatych, czyli ostryż długi, kurkuma longa. I takie składniki no, unikatowe, które występują w kurkumie, które nadają taki charakterystyczny pomarańczowy kolor, to nic innego jak kurkuminoidy. I aż 77% składu kurkuminoidów stanowi znana kurkumina. Dlaczego warto spożywać napary z kurkumy? Mianowicie kurkuminoidy zawarte w kurkumie wykazują działanie przeciwutleniające, skutecznie neutralizują reaktywne formy tlenu, które powstają w komórkach. Ponadto też warto wspomnieć o tym, że kurkuminoidy zwiększają ilość wewnątrzkomórkowego glutationu, ważnej substancji, która uczestniczy w działaniu właśnie antyutleniającym. Mówiąc też o walorach zdrowotnych naparu z kurkumy, warto pamiętać o działaniu przeciwzapalnym, co zostało potwierdzone na przykład u osób borykających się z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ale także u osób z alergiami czy chorobami przewodu pokarmowego. To korzystne działanie związane jest ze zmniejszoną produkcją cytokin prozapalnych, takich jak na przykład interleukina 6, czy też czynnik martwicy nowotworów, TNF-alfa. No i jak pokazują badania na takim już typowo molekularnym poziomie? Mianowicie kurkuminoidy zawarte w kurkumie zmniejszają aktywację takiej bardzo skomplikowanej substancji jak jądro
jądrowy czynnik transkrypcyjny, NFK-beta. Aktywacja tego czynnika w organizmie powoduje taką kaskadę stanu zapalnego. Wracając do właściwości kurkuminoidów zawartych w kurkumie, warto też wspomnieć o działaniu przeciwnowotworowym oraz kardioprotekcyjnym, czyli ochraniającym nasze serce. I też pamiętajmy, że kurkuma to silne właściwości przeciwinfekcyjne, działanie przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz przeciwbakteryjne. Nie zapominajmy również o korzystnym wpływie kurkumy na nasz układ nerwowy, mianowicie od lat znane jest działanie kurkumy w kontekście zapobiegania chorobom neurodegeneracyjnym, ale kurkuma to też korzystny wpływ ogólny na nastrój czy też objawy depresji. Jak pokazują badania kliniczne, podawanie kurkuminoidów jest bardziej efektywne w odwracaniu obniżonego nastroju niż podawanie ludziom placebo. I też jak pokazują inne doniesienia, kurkuma podawana pacjentom, a dokładniej rzecz ujmując substancja aktywna kurkumina podawana pacjentom jednocześnie do standardowej terapii antydepresyjnej powoduje lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o takie objawy somatyczne, czyli pochodzące z ciała, oraz także kognitywne związane z koncentracją, nastrojem, skupieniem, no aniżeli powiedzmy stosowanie samej terapii antydepresyjnej. Jak przygotować taki napar z kurkumy? Mianowicie oprócz standardowej kurkumy warto użyć też dodatkowych składników. Czyli jakie to będą składniki? Oprócz łyżeczki kurkumy dodajemy łyżeczkę imbiru, szczyptę pieprzu, szczyptę cynamonu, sok wyciśnięty z całej jednej cytryny, szklanka ciepłej wody oraz stevia do smaku. Zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli będą Państwo chcieli użyć stevii, żeby to były czyste glikozydy stewiolowe bez innych dodatków. Jak przygotować taki napar? Wystarczy wszystkie przyprawy umieścić w kubku, zalać szklanką ciepłej wody i następnie dodać sok z cytryny. Zamieszać i pić ze smakiem. Kolejny napar, o którego właściwościach mogli Państwo zapomnieć, ale ja chciałabym o nim przypomnieć, to jest napar z czystka. Czystek znany jest od wielu lat, aczkolwiek w standardowych pozycjach książkowych, takich fitoterapeutycznych, rzadko kiedy wspomina się o czystku. Niemniej jednak współczesne doniesienia naukowe coraz częściej potwierdzają tą efektywną rolę i funkcję czystka, która jest znana właśnie z doniesień takich ludowych. Mianowicie głównym składnikiem bioaktywnym zawartym w czystku są flawonoidy i dosyć obfita grupa tych flawonoidów. Czystek głównie jest znany z wpływu na nasz układ odpornościowy. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze oraz przeciwwirusowe i ogólnie wzmacnia naszą odporność. Mówiąc o też standardowym działaniu czystka i też celu, po co w ogóle spożywać napary z czystka, to bardzo często w takiej dłuższej rutynie, profilaktycznie, żeby zapobiec pewnym niekorzystnym stanom w przyszłości. Jakie to ma znaczenie w kontekście jakich chorób? Mianowicie działanie profilaktyczne w kontekście cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób neurodegeneracyjnych. Najnowsze doniesienia naukowe wskazują także, że czystek z powodzeniem może być wykorzystywany w terapii osób z chorobami przewodu pokarmowego. Jest efektywny zarówno w przypadku biegunek, jak i również w nadmiernej kurczliwości mięśniówki przewodu pokarmowego, co może być bardzo przydatne u osób z bardzo powszechnym zespołem jelita nadwrażliwego. Jak pokazują też doniesienia, składniki zawarte w czystku mogą ochraniać błonę śluzową przewodu pokarmowego. Jakie to są składniki? Mianowicie flawonole oraz proantocyanidyny, które właśnie mają takie działanie gastroprotekcyjne i mogą chronić nasz przewód pokarmowy przed takimi chemicznymi składnikami jak na przykład etanol, ale również przed nadmierną ekspozycją na kwas solny. Kolejny zalecany napar to napar z ostrokrzewu paragwajskiego, Ilex paraguariensis, znany potocznie jako herbata paragwajska. Jest ona pozyskiwana właśnie z ziela mate. A co takiego interesującego występuje w mate, że postanowiłam umieścić taki napar na liście pożądanych i polecanych naparów? Mianowicie przede wszystkim kofeina, ale też inne składniki bioaktywne, takie jak teobromina i teofilina. I tak, dobrze Państwo słyszeli, teofilina, czyli bardzo przypominam nazwa lek stosowany u osób na przykład z astmą, czy też innymi chorobami układu oddechowego. I faktycznie w mate występuje taka naturalna teofilina, która ma podobne działanie do takiej syntetycznej występującej w leku. Mianowicie rozszerza oskrzela, a tym samym ułatwia i poprawia efektywność oddychania.
Jak jeszcze inne substancje występują obficie w yerba mate? Mianowicie na pewno kwasy fenolowe, ale też sporo witamin, na przykład takich jak witamina B2, B6 czy też niacyna. Spożywanie takich naparów z ziela mate wpływa pobudzająco na układ nerwowy, zmniejsza odczucie zmęczenia, senność, a nawet potrafi koić bóle głowy. Napary z mate działają też lekko moczopędnie oraz napotnie. I co ciekawe, też w podręcznikach do fitoterapii można zaobserwować bardzo istotny fakt, mianowicie, że picie naparów z mate może wspomagać terapię otyłości, bo jak się okazuje, składniki mate zmniejszają apetyt. No, na pewno też te unikatowe właściwości mate wynikają z tego, że faktycznie w rejonach, gdzie pije się sporo mate, wiele widzimy efektów korzystnych, jeżeli chodzi o zdrowie. I też naukowców zaintrygował taki fakt, że na przykład w Argentynie prawie nikt nie cierpi na otyłość, a przykładowo w miejscach, które dotyka klęska głodowa, praktycznie nikt nie choruje i na przykład dożywa więcej niż 100 lat. I właśnie te informacje połączono z faktem niemalże nałogowego spożywania yerba mate. Mam nadzieję, że te informacje zachęcą Państwa też do tego, żeby może chociaż czasami włączyć do swojego rozkładu dnia taki napar z mate. I jedna mała wskazówka na koniec, jeżeli chodzi o picie naparów z yerba mate, ponieważ bardzo takie charakterystyczne jest to, że niektóre osoby wielokrotnie parzą takie mate i o ile może to wpływać korzystnie na walory smakowe, czy też taką większą zdolność do gaszenia pragnienia, o tyle jeżeli chodzi o właściwości przeciwutleniające, niestety one mogą się zmniejszać. Tak więc najlepiej pić taki napar po jednokrotnym zaparzeniu. Podsumowując, jak widzimy, naparów zdrowotnych jest bardzo wiele. I też chciałabym zachęcić do rozszerzania swojego asortymentu płynowego o takie mniej znane napary, które mogą cechować się naprawdę unikatowymi właściwościami zdrowotnymi. Niemniej jednak zwróćcie Państwo uwagę, że było wymienionych wiele też surowców fitoterapeutycznych. Oczywiście ta lista się nie kończy, ale w moim odczuciu wybrałam te, które z mojego punktu widzenia w szczególności stanowią duże walory zdrowotne. Niemniej jednak właśnie duże walory wiążą się też z możliwością wchodzenia w interakcje. Przede wszystkim w interakcje ze stosowanymi lekami. Zatem osoby przyjmujące jednocześnie leki przewlekle powinny zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim osoby, które przyjmują leki kardiologiczne czy uspokajające. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, to serdecznie zapraszam do pozostawienia kciuka w górę oraz do zasubskrybowania kanału oraz zapraszam na kolejny odcinek.